Sierpień upływa nam pod znakiem negatywnych danych z niemieckiej gospodarki. Najpierw mieliśmy informację o tym, że produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 5% w czerwcu w ujęciu rok do roku. Potem pojawiły się dane o niemieckim PKB i okazało się, że mamy spadek kwartał do kwartału w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego kwartału o 0,1%. Te dane sugerują, że niemiecka gospodarka być może wchodzi w fazę recesji, to znaczy jeszcze nie można mówić o kryzysie, ale mamy już pewne spowolnienie w niemieckiej gospodarce. To, co powoduje to spowolnienie, to przede wszystkim eksport. Eksport w Niemczech spada, popyt wewnętrzny jest wciąż silny, ale eksport spada i to spada przede wszystkim do takich państw jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Chiny. I to nie przypadek, dlatego że te państwa w tej chwili charakteryzują się dużą niepewnością co do przyszłej sytuacji gospodarczej. Stany Zjednoczone i Chiny toczą między sobą wojnę handlową, a Wielką Brytanię czeka prawdopodobnie Brexit z końcem października. To powoduje, że Niemcy eksportują mniej. No i oczywiście powstaje pytanie, jak to będzie wpływało na polską gospodarkę. Dlatego, że Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, tam trafia mniej więcej 1/4 naszego eksportu. W tej chwili jeszcze my nie widzimy tych negatywnych konsekwencji w polskiej gospodarce. Polska gospodarka wciąż rozwija się dobrze, ale z dużym prawdopodobieństwem te konsekwencje w końcu się pojawią, dlatego że mniej więcej połowa naszego eksportu do Niemiec to jest eksport części i komponentów, które trafiają do niemieckich fabryk, a następnie są składane i wysyłane dalej na eksport, czyli eksportujemy my dobra pośrednie, które są eksportowane przez Niemcy dalej. Także osłabienie eksportu w Niemczech musi w końcu odbić się także na polskiej gospodarce. Natomiast to, co może hamować ten spadek PKB w Polsce, czy osłabienie koniunktury w Polsce, jest impuls fiskalny, który w tej chwili szykuje nam rząd, czyli obniżkę podatków plus rozszerzenie programu 500+. Prawdopodobnie te dwa czynniki, czyli osłabienie koniunktury globalnej i impuls fiskalny w Polsce, będą się mniej więcej równoważyły w najbliższych kwartałach.